Cześć, siemano! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Szymon, a dzisiaj zapraszam was do pierwszego odcinka z gry Resident Evil 4 na moim kanale. Pewnie każdy z was wie, co to jest Resident Evil 4. Jest to po prostu fajna gierka, stara już, ale naprawdę można się miło, fajnie zrelaksować i pobawić. Przejdźmy sobie do menu, język angielski oczywiście sobie wybieram. Nie zdziwcie się, jak na tą grę będę mówił często Devil 4, bo ja nie wiem dlaczego, ale często mówię Devil 4, czy tam Devil 5, zależy w co gram. Zacznijmy sobie nową grę. Jeśli chodzi o moje postępy, to przeszedłem sobie chyba do pierwszego save'a, który jest 5 minut od zaczęcia rozgrywki, żeby trochę ogarnąć sterowanie i tylko tak właściwie po to. Jak widzicie, ta grafika jest po prostu super. Myślę, że na poziomie normal sobie zagramy, żeby nie było to za trudne. Znaczy, żeby nie było to za łatwe, bo jest tylko poziom easy i normal, więc ja sobie wezmę normal. Tutaj mam jakiś ekran. 1998 i tutaj napisy po angielsku ja nie wszystkie dokładnie rozumiem. Ale chcecie, co czytajcie. To jest właśnie chyba jakieś epidemii, czy jakieś eksperymentach, że tu zombie będą, eksperymenty, że się zombie tworzą. Zobaczcie sobie tutaj ten ekran. Przepraszam, że kaszlę, ale jeszcze troszeczkę chory jestem. Znaczy chory, no tylko trochę kaszlę jeszcze. Tak właściwie tylko to, na szczęście. Dobra. Ekran ten, napisy dalej się tutaj pojawiają. Chcecie, to sobie zastopujcie, czytajcie. Okej, to już był koniec tego ekranu ładowania. Ja sobie wyłączę to escape'em i możemy zaczynać naszą jakże super rozgrywkę, która jest naprawdę fajna. Ogólnie sterowanie jest proste dosyć. Wiem, że I jest ekwipunek. Wiem, że tym shiftem prawym się celuje, enterem się strzela. Tym shiftem się na nóż przerzuca. Akurat tym shiftem, no i prawym kontrolem się biega. Myślałem, że lewym się biega, ale mi się pomyliło. Ja sobie pobiegnę. Ten początek już znam akurat. Tutaj będziemy musieli walczyć, ja to pamiętam. Ogólnie gierka jest naprawdę spoko. Naprawdę spoko grafika jak na 2007, czy tam w którym roku to powstało. Zobaczmy sobie, czy nie ma tutaj żadnych jakichś znajdziek. Jump over. Aha, dobra, mogę przez to przeskoczyć. No okej, no to ja wejdę przez drzwi oczywiście. Tam nic chyba nie pominąłem. Nie, tu nic nie ma, więc przejdźmy sobie do drzwi. Ja oczywiście będę szukał tych jakichś znajdziek. Z tej strony też chyba nic nie ma. No, tu też nic nie ma. Więc przejdźmy sobie do wejścia. Tu nic nie ma. Tędy. Check. There are various small items on the shelf. Czy jakieś małe rzeczy w szafie? Dobrze, jak dobrze czytam. No i chyba nie mogę tego coś tam wziąć, coś takiego. Chyba, że poczekajcie, spróbuję na tym. Nie, nie da się nic zrobić. Dobra, nie da się nic z tym zrobić. Więc przejdźmy tutaj i tutaj będzie gościu, który będzie chciał nas zabić siekierą. Przepraszam, ale mam nadzieję, że nie zrobi tego. Tutaj jest taka cutscenka. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. Nasz gościu się pyta, czy zna tą dziewczynę. Najprawdopodobniej. Gościu bierze siekierę, a ja uciekam. I strzelamy do ciebie, idioto. Znaczy, ale ja się brzydko wyrażam. Dobra, gościu dead, no.
I tam, nie wiem czy to nie nasze auto przypadkiem odjeżdża właśnie. Za chwilę będziemy chyba musieli się do niego dostać, jak dobrze pamiętam. No dobra. Przeszukajmy sobie mieszkanie. Coś tu na pewno będzie. Dobra, on dzwoni. Czy jest ok? Za szybko te napisy idą. Nie mogę się doszczytać. Dobra, skipnijmy sobie to. Chodźcie przeszukać mieszkanie. Chodźcie zobaczyć do tego gościa, czy on ma coś do wzięcia. Jest. On nie jest zombie. Mam 7 naboi. Przeładowuje się enterem bodajże. Okej, okay. Tutaj looks like they've killed a lot of people, czyli to wygląda jak dużo ludzi zabitych. Aha, jeszcze myślę, że Ashley jest okej. Jeszcze mamy jakieś pięterko, więc sobie na nie wejdziemy. Ja sobie pobiegnę, bo nie chce mi się chodzić tak wolno. Tutaj mamy chyba naboje. Bierzemy oczywiście, naboje się zawsze przydadzą. 10 naboi. Tam bodajże mamy jeszcze strzelbę, jak dobrze pamiętam, w ekwipunku. Tutaj czek, sprawdźmy sobie. Jakieś ciasto, czy co to ma być? Eating, nie chcę jeść. Coś tam z jedzeniem związane. Tutaj. Old books. Po angielsku. Musimy się stąd wydostać. Dobra, drzwi nie, drzwiami nie. Dobra, oknem możemy. O nie, nie pozwolimy ci tu wejść. A! Nie atakuj nas! Kurde! Kurde, ale nas zaatakowali. Poprzednim razem jak grałem, to siedzieli tylko w tym. W mieszkaniu, Boże, dobra. No chyba wszystko wziąłem od nich. Chodźmy dalej. No myślę, że sobie tędy pójdziemy. Znaczy pobiegniemy. Tu jest jakiś most. Czek, sprawdźmy. Tam jest chyba nasze auto. Tak, tu jest nasze auto. Które jeszcze płonie. Musimy się do niego dostać. Najprawdopodobniej. Nie doszedłem już do tamtego momentu. Bo nie chciałem sobie psuć rozgrywki na odcinki. Pobiegnijmy sobie. Tam była jeszcze jedna ścieżka. Dokładnie tędy prowadziła. Tutaj możemy sobie wejść i tutaj mamy save'a, ja sobie zapiszę od razu grę. Jako drugie tutaj widzicie sobie zapisałem, tylko że ja grałem wtedy na easy, a teraz gram na normalu, okej. Okay. Save game data, dobra. Dam no, jest. Zapiszmy sobie. Jak widzicie skończyłem w tym samym miejscu, tu mam zapis. To będzie na odcinek. Mamy naboje, oczywiście. I mamy jakieś skrzynki, które można rozwalać naszym nożem, albo pistoletem, ale nie chcę mi się pistoletem. Mamy jakąś też linkę, ja sobie jej użyję, bo to jest chyba na zdrowie. Tak, to jest na zdrowie. Dobra, tutaj mamy te monety jakieś, punkty, monety, nie wiem do czego to jeszcze. Ale wykminię to i następnym razem na pewno będę wiedział. Zasejwujmy sobie jeszcze raz, żeby w razie czego nie musieć zdobywać tego jeszcze raz. Nadpiszmy sobie. No i co? Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie proszę łapkę w górę, suba, komentarz. Ogólnie system odcinków będzie... No najprawdopodobniej raz na jakiś tydzień pojawi się odcinek z Residenta. A... grać będziemy bodajże od save'a do save'a po prostu. Co save'a będziemy kończyć odcinek, żeby mieć jakiś postęp zapisany. No i co? Mam nadzieję jeszcze raz, że wam się podobało. Do widzenia i cześć!